Proszę Państwa, jesteśmy na balu karnawałowym Klubu Integracji Europejskiej, a dzisiaj z nami jest zespół Debiutantki. Z tego co wiem, jesteś założycielką danego zespołu. Proszę powiedzieć, co to jest za zespół, jakie dzisiaj tańce zostały wykonane? To nie jest zespół, to jest program Debiutantki, który od wielu lat jest realizowany w Muzeum Pałacu w Wilanowie i jest dedykowany dziewczętom z całej Polski w wieku 18-24 lata. Z tego co wiem, ty osobiście jesteś odpowiedzialna za panie, a pani jest odpowiedzialna za panów. Skąd jest ten podział? Pani Małgorzata Skudlarska, która jest założycielką i właścicielką firmy Dyplomata, wspiera program Debiutantki od samego początku, stylizując i ubierając chłopców. Muszę przyznać, że ja nie mam dobrej ręki do chłopców, dlatego też chłopców, którzy tańczą z debiutantkami i na balu debiutantek, i na opernbalu, chłopców powierzam w najlepsze ręce. Ja mam przysłowiowy rentgen w oczach. Tak samo jak i Żanna, która projektuje sukienki, spojrzy na debiutantkę i wiem, jak ona wygląda. Natomiast przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o chłopców, to tutaj pani Małgosia ma jak najwięcej do powiedzenia. Pani Małgorzato, jak się współpracuje się z panami? Bardzo dobrze, pod warunkiem, że słuchają uwag. Proszę powiedzieć, jak długo trwały przygotowania do dzisiejszego występu? Wszystko zależy od tego, jak panowie do tego podają. Jeśli podają dobre wymiary, to jest to 45 minut pracy krawcowej i pan jest przygotowany. Natomiast założenie stroju i sprawdzenie wszystkich dokładnie rzeczy, które są najważniejsze przy fraku, no to jest kolejne 15-20 minut przed lustrem dla mężczyzny. Panowie dzisiaj dostali już taką lekcję, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby we fraku wyglądać bardzo dobrze i niekoniecznie musi to być frak noszony w trzecim pokoleniu. Bo jest taka zasada, że frak dobrze leży w trzecim pokoleniu. Ale to nie znaczy, że musi nasz ojciec i dziadek nosić frak, tylko to chodzi o to, że chłopcy od najmłodszych lat, jak widzą dziadka, ojca we fraku, no to nie muszą już ode mnie słyszeć tych zasad, jak założyć frak, jak we fraku wyglądać, tylko po prostu w to wrastają od przedszkola do dojrzałości męskiej. Czy pani zdaniem fraki i smokingi, czy powracają na salony? One powracają i one nigdy nie wyjdą, bo jeśli mamy bal, no to frak, co najmniej smoking. Jak mamy raut, galę czy premierę w teatrze, no to mamy smoking. I to nie znaczy, że jeśli jest napisany strój wizytowy czy wieczorowy, to zawsze jest smoking. Ale wypada założyć smoking i wtedy nie popełnimy najmniejszego błędu. Bo w stroju wieczorowym, wizytowym jest wiele zasad. Ale smoking załatwi wszystko i nie będziemy się czuli, że czegoś nie dopełniliśmy. Pani zdaniem najlepiej panowie wyglądają albo w smokingach, albo we frakach, a nie na przykład w marynarkach. Znaczy, marynarka to jest troszeczkę za mało. Marynarka jest spacerowa, jest tweedowa, jest casualowa, jest wizytowa, jest wieczorowa, a smoking jest jeden i frak jest jeden. I jeśli nie do końca wiemy, którą marynarkę założyć, a kiedy jest garnitur biznesowy, a kiedy jest to garnitur wieczorowy, bezpiecznie założyć smoking. Pani Żano, dzisiaj pani zadbała o stylizację dla naszych debiutantek. Jak długo trwały przygotowania i czy pani kierowała się przede wszystkim jaką modą? Nie wiem, czy to jest moda z bali wiedeńskich, czy z jednego środowiska? Tak, muszę powiedzieć, że już nie pierwszy raz ubieram panny na tego typu bale, więc przygotowania trwają tydzień przed. Mamy wymiary tych panien i dopasowujemy suknię do typu urody i do sylwetki. Jeżeli chodzi o dopasowanie długości sukien, no to już do butów docelowych dopasowujemy tuż przed balem. Jeśli chodzi o dobór sukien, to dla programu debiutantki jak najbardziej klasyczne suknie. Takie suknie są ubierane na bal do Wiednia również. To jest klasa, to jest styl i tego nigdy nie zmienimy. Więc debiutantki, tak jakby panienki dobrze wychowane, muszą też zachować stylizację klasyczną. I na samo zakończenie chciałem zapytać, kiedy zobaczymy ponownie osoby z programu Debiutantki.
Przed naszym wyjazdem na najważniejszy na całym świecie bal, który się nazywa Opernballem w Wiedniu, i po naszym powrocie, gdzie przywieziemy ze sobą kolejny sukces, bowiem zarówno debiutantki z programu Debiutantki, jak i tancerze. W tym roku towarzyszą nam tancerze z zespołu pieśni i tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki i tancerze z zespołu pieśni i tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianki. Myślę, że to będzie kolejny sukces, także przed balem i po balu.